Codziennie Twoje radio. Codziennie Twoje radio. Codziennie Twoje radio. Eter FM. Kolejna audycja z cyklu My Mamy, Tak Mamy. Dzisiaj kolejny gość, Basia. Basia nie jest mamą, ale Basia jest pedagogiem i logopedą. Jest pedagogiem specjalnym, pracuje z dziećmi ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi. No i porozmawiamy z Basią o rozwoju dziecka, ale szczególnie pod kątem pewnych nieprawidłowości, na co rodzice mogą zwrócić uwagę, żeby czasami może dziecko uchronić przed jakimiś problemami, a czasami wesprzeć, żeby dzieciom było łatwiej odkryć ich talenty, lepiej się rozwijać. Dzień dobry. Witam Cię, Basiu. Z Basią znam się już od jakiegoś czasu. Razem studiowałyśmy. No i stąd właśnie jej obecność tutaj. Mam nadzieję, że się okaże pomocna w jakiś sposób. Basia troszkę jest taka, czasami nie chciałaby się na niektóre tematy wypowiadać, bo zaznacza, że nie jest mamą, ale dla mnie liczy się jej zdanie właśnie jako pedagoga, ponieważ ma dużą wiedzę z zakresu pewnych zaburzeń. Basia rozmawia z dziećmi i z rodzicami, z dziećmi, które mają zaburzenia pewne, i ich rodzicami. Ma dużo kontaktu i dużo doświadczenia w takiej dziedzinie, więc myślę, że może naszym mamom podpowiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Dzisiaj o rozwoju dziecka. I myślę sobie, najpierw omawialiśmy już rozwój w życiu prenatalnym, dlatego to sobie odpuścimy. Idziemy dalej. Mamy poród, o którym już też rozmawialiśmy, ale jak już myślę o porodzie, to chciałabym jeszcze Basię zapytać, czy poród naturalny, czy przez cesarskie cięcie. To znaczy, nie chodzi mi o sytuację, kiedy cesarskie cięcie jest wynikiem pewnych komplikacji, ale o cesarskie cięcie na życzenie. To znaczy, to jest tak, że poród naturalny, właśnie jak sama nazwa wskazuje, jest naturalny, tak? Czyli wydaje się być najlepszym dla rozwoju dziecka. Przejście przez drogi rodne kobiety dziecka i ten silny uścisk, czyli dostarczenie wielu bodźców, szczególnie zmysłom, zmysłowi propriocepcji, czuciu głębokiemu, wpływa na pewno w sposób bardzo pozytywny na przyszły rozwój dziecka, na jego integrację zmysłową, integrację sensoryczną tak zwaną, ponieważ mówiąc o zmysłach dziecka, mówimy nie tylko o zmysłach tych, które są powszechnie uznawane, czyli wzrok, słuch, smak, węch i równowaga, ale także są to zmysły właśnie, tak jak mówiłam, jest to czucie głębokie i jest to no, konieczne, tak, dla późniejszego i prawidłowego rozwoju dziecka, co nie znaczy oczywiście, że jeżeli jakaś mama jakiś sobie tam przyczyn przez siebie argumentów przedstawionych stwierdza, że czy z uwagi na właśnie jakieś obawy, czy o siebie, tak, w czasie porodu, woli uniknąć bólu, tak, który jakby, którego się spodziewa i umawia się z lekarzem na cesarskie cięcie, nie znaczy to, że jej dziecko automatycznie będzie miało trudności w rozwoju. Natomiast mówi się o tym, że jest bardzo ważne przejście dziecka przez drogi rodne kobiety i że ten głęboki taki uścisk, który następuje w tym czasie, wpływa jak najbardziej pozytywnie na rozwój późniejszy dziecka i że jest to potrzebne temu dziecku. My już o tym rozmawiałyśmy w jednej audycji z Karoliną, i mniej więcej podobnie ona o tym mówiła, a potem opowiadała, jakie są efekty braku tego uścisku. A teraz mamy jeszcze wypowiedź kogoś, kto z dziećmi z różnymi trudnościami pracuje, więc jakby to się potwierdza. Ale ważna rzecz, którą Basia zaznaczyła, to nie jest tak, że jeżeli komuś zabraknie, czyli na przykład jest cesarskie cięcie, komuś zabraknie tego uścisku, to może mieć natychmiast pewne zaburzenia. To nie od razu tak. Ale jeżeli mamy szansę dać dziecku możliwość, dobrze jest wiedzieć, że właśnie możliwość odbycia porodu naturalnego daje mu większe szanse, lepszy start. No i tak zakończmy ten temat tak krótko. I teraz urodziliśmy dziecko. Mówiliśmy o tym, z czym to się wiąże dla rodziców w sensie takim emocjonalnym, w sensie pielęgnacji, jak zmienia się życie
po porodzie, o tym, że może być bardzo trudno, ale że też można pewne rzeczy przedsięwziąć, żeby sobie trochę to ułatwić. A teraz o takim rozwoju psychoruchowym dziecka. Taki malutki noworodek pojawia się. Przede wszystkim, co się dzieje z takim dzieckiem, to pierwsze co, to ono musi nauczyć się w inny sposób oddychać, w inny sposób jeść, wydalać i jeszcze przyzwyczaić się do różnicy temperatur, że jakby ono musi sobie samo regulować tą temperaturę, ponieważ u mamy było zawsze ta sama. W ogóle pierwszy miesiąc właśnie dziecka już na świecie jest takim czasem dostosowania się właśnie do tych wszystkich nowych warunków i jest to tak z perspektywy dziecka zupełnie inna rzeczywistość, prawda? Kiedy do tej pory było w brzuchu mamy, było mu ciepło, było mu też mokro, a tutaj nagle, prawda, jest w zupełnie innym świecie i powoli też dostrzega zmieniające się środowisko i otoczenie, więc jest to dla niego taki bardzo, bardzo trudny, myślę, czas dostosowania się właśnie do tej rzeczywistości. I tutaj bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to też lekarz powinien zaobserwować, tak, i zauważyć, jak wyglądają poszczególne odruchy u dziecka. Pierwsze, co możemy zauważyć i na co też lekarze zwracają uwagę, wiadomo, że mamy odruch ssania, który jest konieczny do tego, by dziecko prawidłowo się odżywiało, by dziecko mogło w ogóle pobierać pokarm. Ssanie jest odruchem i brak tego odruchu lub zaburzenie ssania może być związane z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Każdy z nas potrafi połykać. Czasami jest tak, że dziecko należy połykać się o dysfagii jako zaburzeniu połykania i wtedy, jeżeli dziecko ma takie zaburzenia, czy są to zaburzenia połykania, odżywiania w jakiś taki sposób, należy się zgłosić do specjalisty. Jak można to zauważyć? Patrząc na małe dziecko, które jakby zaczyna tak naprawdę ssać, to wtedy, kiedy widzimy, że dziecko ma problem z zassaniem się, tak? Kiedy dziecko ma problem i zaczyna, mamy często mówią chyba o czymś takim, że dziecko zaczyna gryźć pierś, prawda? To tak naprawdę świadczy o tym, że dziecko nie potrafi ssać, tylko kąsa i to jest patologiczne. Należy zwrócić się do specjalisty. Jest tak, że jakby specjalista najlepiej nam powinien wytłumaczyć, w jaki sposób stymulować to dziecko, by ono dobrze ssało i by ten pokarm, ponieważ jeżeli dziecko dobrze zasie, czyli podniesie też język do góry, tak, ściągnie ten pokarm, to automatycznie pokarm przejdzie na tył, na trzon języka i będzie mógł spływać do układu pokarmowego. Natomiast może mieć po prostu z tym problem, tak, że jest to dla niego trudniejsze, może mu się wylewać jakby jedząc, nie połyka pokarmu, tylko będzie, no właśnie, że będzie mu się to wylewało, więc należy się wtedy zgłosić do specjalisty. Dobrze, ale to chodzi... Czy chodzi o lekarza, czy chodzi na przykład o doradcę laktacyjnego, który pokaże, jaka technika jest dobra? Czy lekarz coś musi z tym zrobić? Czy to jest tylko kwestia techniki, że dziecko nie umie sobie odpowiednio ułożyć narządów? To jest tak, to jest kwestia takiego nauczenia dziecka i poprowadzenia, w jaki sposób należałoby, i też nauczenia mamy, tak, w jaki sposób dziecko powinno być karmione. Natomiast z tego, co wiem, to nie zawsze specjaliści w poradniach laktacyjnych, przynajmniej w Polsce, bo tylko to jest mi znane, tak, na ten moment, wiedzą, w jaki sposób sobie z tym radzić. Na razie jest, no właśnie, u nas w Warszawie, tak, jakaś poradnia, która jakby, gdzie logopeda tak naprawdę od noworodków, neurologopeda, zajmuje się tym, w jaki sposób należy karmić dziecko, żeby je nauczyć właśnie takiego sposobu pobierania pokarmu. Natomiast powiem jeszcze, że ponieważ to jest tak, że z połykaniem i z oddychaniem, to jest tak, że jakby z tego tytułu mogą wypływać jakieś inne zaburzenia. Dlatego tak ważne jest nie przetrzymywanie, nie patrzenie na to, że ono się samo nauczy. Jeżeli mama czuje, że coś jest nie tak, to żeby się po prostu z kimś skontaktować, bo z tego tytułu mogą wyjść jakieś różne inne trudności, zaburzenia jakieś genetyczno-metaboliczne, prawda? No to myślę sobie jeszcze o takiej rzeczy, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to było bardzo powszechne problemy. Podejrzewam, że część z takich problemów, o których mówisz, typu na przykład problemy z zassaniem i to jakby gryzienie brodawek czy takie łapanie tylko, kąsanie, to nie są wszystkie związane z tym, że dziecko nie umie połykać. Nie, to jak najbardziej, to nie musi być z tym związane. Znaczy na to, w jaki sposób dziecko je i w jaki sposób dziecko zasysa, składa się wiele rzeczy, tak, bo to jest kąt rozwarcia żuchwy, to jest też skrócone wędzidełko podjęzykowe. Tu rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej przed programem, prawda, o tym skróconym wędzidełku nad górną wargą.
Także to wszystko i też ruchomość warg, prawda, sama, to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób właśnie dziecko zaśnie. Natomiast wydaje się, że powinno się na to zwracać po prostu baczną uwagę, gdyż to także ma wpływ na późniejszy, może być też wyznacznikiem tak naprawdę, że coś z maluszkiem jest nie tak. Tak samo jakiś bezgłośny płacz, kwilenie może oznaczać, prawda, trudności z fonacją, co może się okazać symptomem tego, że może jest jakaś trudność też neurologiczna, że może to jest mózgowe porażenie dziecięce, dlatego że, to znaczy, znane są przypadki, kiedy dziecko dostało tuż po urodzeniu, prawda, 10 punktów w skali Apgar, po czym się okazuje, że dziecko w rozwoju wychodzi, że tak naprawdę ma mózgowe porażenie dziecięce i że osoby, które powinny dziecko dobrze zdiagnozować, że ta skala, no niestety, nie ujawniła tych trudności. Jeszcze, żeby nawiązać i zakończyć to ssanie, to ty mówisz o ssaniu piersi, ale czy podobne problemy wystąpiłyby, gdyby mama zdecydowała się karmić dziecko butelką? Bo mechanizm jest chyba troszeczkę inny i czy wtedy też dziecko miałoby problem? Ucząc dziecko picia z butelki, wiadomo, to też zależy od tego, jaki jest otwór w butelce, prawda? Bo może być tak, że my tak naprawdę, butelka ma tak duży otwór, że dziecko w ogóle nie ma potrzeby picia, tylko tak naprawdę wlewamy mu płyn do środka, do buzi, tak? I dlatego też jest technika, gdzie uczy się dzieci, że na przykład jeżeli mama początkowo, nie wiem, miała trudność, prawda, z karmieniem dziecka piersią, w związku z tym przeszła na butelkę, ale chce wrócić do karmienia dziecka piersią. To jest taka możliwość. I właśnie w takiej poradni też myślę, że są specjaliści, którzy też nauczą i dostosują po pierwsze butelkę, która będzie jak najbardziej zbliżona do piersi, tak, swoim kształtem, natomiast i która pozwoli tak naprawdę wrócić z butelki na pierś matki. Dobrze, teraz jeżeli mają jakieś pytania co do odruchu ssania, to można będzie zapytać Basię na forum, ponieważ audycja jest nagrana, to można wejść sobie na czat i wtedy niekoniecznie w trakcie trwania audycji, także później, może tego samego dnia wieczorem lub następnego dnia, Basia będzie w stanie odpowiedzieć na pytania, które się tam pojawią. Także można śledzić, zadawać Basi pytania i prawdopodobnie odpowiedź znajdziecie. No chyba, że Basia nie będzie w stanie ze względów, że to nie będzie w jej dziale jakby, no to jeżeli nie będzie miała wiedzy na ten temat, no to już jakby... To mamy nadzieję, że wtedy uda nam się odesłać do osoby, która będzie na tyle kompetentna, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dokładnie. Omówiliśmy odruch ssania, który też występuje u dorosłych ludzi, choć troszkę w innej postaci, ale są też odruchy, które mają tylko niemowlęta. Patrząc na to, że odruch ssania jako taki zanika około 6 miesiąca życia i później jest on po prostu podtrzymywany, czyli właśnie my jako osoby dorosłe potrafimy ssać. Natomiast gdyby on nie był podtrzymywany, to po prostu by wygasł. Dlatego też często się mówi o tym, że najlepiej zakończyć karmienie piersią, tak, czy ewentualnie butelką dziecko do roku czasu, żeby później, kiedy pojawiają się już, rzeczywiście wyrzynają pierwsze ząbki, kiedy dziecko, kiedy one się też układają, żeby dziecko miało później miało to dobry wpływ na zgryz i żeby język też zaczął pracować i zaczął się pionizować. Dlatego jest to ważne i w środowisku logopedycznym mówi się o tym, żeby jednak przestać karmić dziecko butelką po pierwszym roku życia. To ma znaczenie, rozumiem, też dla rozwoju mowy. To ma znaczenie może nie o tyle dla rozwoju mowy, ile wymowy. Wymowy, dobrze. Ale ja powiedziałam, że w dorosłym życiu trochę inaczej ten odruch ssania wygląda. To już jakby, bo na przykład no, każdy potrafi ssać, prawdopodobnie większość ludzi, ale to nie jest ten odruch ssania, którym ssiemy piersi. Tak, to nie jest to pierwotne, który powinien się uruchomić tak automatycznie. Ale jak wiemy, nie zawsze może się uruchomić w prawidłowy sposób. Natomiast pamiętajmy o tym, że kiedy dziecko rodzi się i ma rozszczep podniebienia, prawda, to wtedy jest to trudne dla rodziców, wtedy dziecko nie ssie, wtedy musi przyjść na karmienie łyżeczką i wtedy też jakby no, zupełnie inaczej wygląda karmienie dziecka. No ale to jakby już rodzice zainteresowani tym tematem, prawda, będą tam bardziej się orientować. Lub ewentualnie, jeżeli będzie zainteresowanie, to możemy też taki program poprowadzić. Dziecko, niemowlak, noworodek wręcz, czyli noworodek to jest pierwszy miesiąc życia,
ma odruchy, które powinny w pewnym momencie wygasnąć. Jest to na przykład odruch Babińskiego. I co to jest? Odruch Babińskiego jest to odruch polegający na tym, że kiedy drażnimy stopę małego dziecka, duży palec się wygina, prostuje. I ten odruch powinien wygasnąć już w drugim półroczu życia dziecka, tak? Jeżeli on by był przetrwały, to byłby patologiczny. W związku z tym należałoby się pewnie, ponieważ wszystkie, jeżeli chodzi o odruchy, to tutaj należy się zgłosić do neurologa, prawda? W związku z tym, jeżeli coś by nas niepokoiło, to automatycznie... Tutaj prawdopodobnie musielibyśmy pójść do GP i dopiero GP nas kieruje do neurologa. Tak myślę, aczkolwiek nie mam aż takiej wiedzy na ten temat. Jeśli któraś z mam wie, to jeżeli któraś z mam ma jakieś doświadczenie w tym temacie, to chętnie poczytamy na czacie i innym mamom przekażemy tą informację. Jest też odruch Moro. Jest to odruch taki polegający na tym, że kiedy dziecko zostanie puszczone, wystraszone, tak, to automatycznie rozkłada ręce, a potem je kurczy do siebie. Tak jakby chciało złapać powietrze. Tak, mniej więcej to tak wygląda. Odruch chwytny? Odruch chwytny myślę, że wszyscy doskonale znamy. Nam się to wydaje, chyba że malutkie dzieci, prawda? Jak się im da paluszek do ręki, to one się automatycznie chwytają i tak mocno trzymają, że jesteśmy je w stanie podnieść, prawda? Na tych naszych dwóch paluszkach, tak? Że dziecko prawie że dosiadło. W związku z tym jest to odruch, który jest konieczny, prawda? Małym dzieciom i nam jeszcze został z czasów ewolucji. Tutaj zróbmy małą dygresję, to znaczy chciałabym zaznaczyć, że to, że dziecko siada wtedy, w tym momencie, to nie znaczy, że na ten siad już jest gotowe. To tylko świadczy o tym, że ten uścisk jest tak duży, że ten odruch jest tak silny, że po prostu jakby no, dziecko nie może puścić, więc siłą rzeczy musi pociągnąć się za mamą czy tam opiekunem. Jak najbardziej, no nie należy przeciążać dziecka i jego mięśni i całego układu kostnego, tak, który cały czas się musi rozwijać. W związku z tym nie w żadnym wypadku nie nakłaniamy mam ani rodziny do tego, żeby na siłę tutaj sadzała dziecko. Aczkolwiek czytałam o tym, nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja, ale podam jako ciekawostkę po prostu. Gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, to może poszukać. Siła uścisku dziecka właśnie w tym odruchu chwytnym jest tak duża, że gdyby układ kostny był już na tyle rozwinięty i stabilny, to bylibyśmy w stanie dziecko podnieść, czyli dziecko byłoby w stanie utrzymać się tylko za pomocą siły tego uścisku w powietrzu, to znaczy no, nie musiałby się opierać o podłoże żadną częścią ciała. Mamy jeszcze odruch asymetryczno-toniczny. Tak, to jest odruch też czasami nazywany toniczno-szyjnym. On polega na tym, że kiedy dziecko odwraca głowę w prawą stronę, to automatycznie prostuje się prawa rączka, a z kolei zgina się lewa, tak? I odwrotnie. Chodzi o leżenie na plecach. Opisujemy takie odruchy, tylko po co nam to? Bo my rozmawiałyśmy z Basią jeszcze przed tą audycją i ja mówiłam o tym, dlaczego dla mnie jest ważne, żeby mamy usłyszały o tym rozwoju. Kiedyś rozmawiałyśmy też z Karoliną o tym, że często kobiety nie wiedzą wielu podstawowych rzeczy na temat swojego ciała, a później też na temat rozwoju dziecka. Ja wiem, że zaraz po porodzie mamy wizytę pielęgniarki, która sprawdza odruchy dziecka, aczkolwiek wiemy, jak tu wygląda często opieka medyczna w Irlandii, że do wielu rzeczy nie przywiązują wagi i czasem warto wiedzieć samemu, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe, żeby zwrócić uwagę komuś, kto powinien się opiekować naszym dzieckiem w sensie medycznym, że coś nas niepokoi. Myślę, że mamy mają taką intuicję, jeśli tylko sobie na to pozwolą, żeby zauważyć pewne nieprawidłowości. To, co mówiłaś, że jeżeli coś mamy niepokoi, to jak najbardziej zgłaszać to odpowiednim specjalistom. Ale właśnie warto wiedzieć, co jest prawidłowością, a co nie, żeby wiedzieć, co zgłaszać właśnie. W razie wątpliwości myślę, że lepiej zgłaszać. Nawet jeżeli miałoby się okazać, że to nic takiego, to lepiej mieć jak pewność, że wszystko jest w porządku. Ale co właśnie dla mnie jest takie trochę smutne,
że potrzebujemy właśnie całego sztabu specjalistów, którzy będą nasze dziecko oglądać, ponieważ obecnie nie znamy naszego rozwoju na tyle, żebyśmy byli w stanie ocenić, czy wszystko jest w porządku. I dopiero specjalista musi, no właśnie, musimy być pod kontrolą pewnej pielęgniarki, tak? Chodzimy w Polsce do lekarza na pewne, w pewnych okresach bilansy, tak samo tutaj w innych akurat, ale i też do pielęgniarki, nie do lekarza. I muszą być pewne bilansy wykonywane, żeby ktoś kontrolował, czy nasze dziecko się prawidłowo rozwija, ponieważ my same nie jesteśmy w stanie ocenić tego rozwoju. To znaczy, ja bym nie była aż taka surowa dla mam, bo też wydaje mi się troszeczkę tak, że jakby każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka i też jakby widzi pewne rzeczy, to na pewno, szczególnie jeżeli jest to kolejne dziecko, to tym bardziej widzi, prawda, prawidłowości czy nieprawidłowości. Natomiast myślę też sobie tak, że rodzicowi też czasami to, co jakby, dlaczego ja uważam, że warto jednak się konsultować z lekarzem, właśnie z jakimś specjalistą, to dlatego, że rodzicowi czasami trudno jest samemu zauważyć te nieprawidłowości, chociaż gdzieś tam w tyle głowy może mu coś świtać, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, że wypadałoby jednak się gdzieś zgłosić, że coś może jednak moje dziecko się troszeczkę wolniej rozwija, ale zawsze sobie daje ten czas, że jest to jednak małe dziecko i ono jeszcze zdąży, prawda? Zdąży jeszcze dojrzeć, zdąży jeszcze ten układ nerwowy jeszcze się wykształci na tyle, żeby nadgoniło ten rozwój. Natomiast prawda jest taka, że jest to bardzo intensywny czas rozwoju i bardzo ważny czas rozwoju dla małego dziecka. Ono teraz nabywa bardzo dużo umiejętności, które będą też kluczowe w późniejszym jego, w późniejszym jego życiu, tak? Tutaj jakby nie mówiłyśmy jeszcze o tym, ale jeżeli chodzi o ten odruch marszu, o którym wcześniej wspominałyśmy też sobie, że czasami babcie twierdzą, że jak się weźmie dziecko, prawda, takie małe, miesięczne, że jak się je stópkami, ono dotknie jakiegoś podłoża, tak, my je trzymamy, a ono zaczyna chodzić, że już jest, tak, gotowe na to. No jest to naturalny odruch, który każdy z nas ma jako dziecko, natomiast z czasem wiadomo, że nie na każdym, no byśmy wiecznie chodzili, gdyby nas zawsze stawiać na podłodze i, prawda, jako dorośli on musi po prostu wygasnąć. Dopiero później jest właściwy rozwój stania i chodzenia około pierwszego roku życia, ale to przejdziemy za chwilkę do tego. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o ten rozwój w takim pierwszym, to co w pierwszych tych miesiącach, tak, szczególnie w pierwszym miesiącu, na co warto zwrócić uwagę, to też jakby jest to czas pewnie uczenia się przez mamę tak naprawdę płaczu, który płacz co oznacza, prawda? Ten pierwszy miesiąc życia jest nazywany jako okres wokalizacji i tak naprawdę jest to czas, kiedy dziecko za pomocą właśnie tego płaczu, krzyku, apelu, jak to nazwiemy, ono odzwierciedla wszystkie swoje stany fizjologiczne. I tutaj możemy, dziecko jeszcze wtedy tak naprawdę nieświadomie wypowiada te wszystkie dźwięki, prawda? Ale mogą się pojawić jakieś tam samogłoski o barwie zbliżonej do A albo o jakimś neutralnym takim prawda? Jest to czas, kiedy tak naprawdę dziecko służy to temu, żeby mama się zorientowała, co mi dolega. I tata też. Tata też, jak najbardziej. Ale to, co ciekawe, prawda, że mamy automatycznie zaczynają mówić ton wyżej, tak, kiedy dzieci się rodzą, a tatusiowie chyba tak troszeczkę później może to odkrywają. To jest ciekawe, czyli jednak natury nie przeskoczymy. Po prostu kobieta ma w sobie coś zaprogramowane, żeby odpowiednio komunikować się ze swoim dzieckiem, bo to właśnie ona jest pierwszym opiekunem swojego dziecka. Pomijamy oczywiście sytuacje jakieś patologiczne, czy na przykład mama umrze przy porodzie, nie daj Boże, ale no to właśnie zwykle to ona jest tą pierwszą i to ona jest do tego wyposażona w sposób naturalny. I nawet właśnie, jeżeli mama opowiada jakiś wierszyk dziecku, no to wie, że tam, gdzie, jakoś tak naturalnie mówimy, że tam, gdzie jest coś radosnego, to automatycznie mówimy wyżej, a tam, gdzie będzie coś groźnego, to mówimy niżej. I to też fajnie można zobaczyć na małych dzieciach, że nawet robiąc im masażyki, że starając się, żeby jak zrobić małemu dziecku masaż twarzy? Może ono nie lubi tak naprawdę twarzy, prawda? Dotykania i tak dalej. Może mieć jakieś takie właśnie trudności, tak? Neurologiczne, różnego rodzaju jakieś swoje, że wpada nam w płacz, tak? Ale właśnie kiedy zaczynamy mówić na wysokim tonie, to dziecko zaczyna się uśmiechać, a kiedy ton nagle obniżamy i wtedy mówimy tak basowo bardziej, to dziecko mina mu troszeczkę czasami może rzednąć i może się rozpłakać, chociaż nic się nie dzieje, bo możemy mu bardzo miłą i sympatyczną historyjkę opowiadać, ale na niskim tonie będzie to dla niego niepokojące.
A mamy wiedzą, jak to wszystko modulować, żeby dziecko, właśnie jeżeli dziecko płacze i jeżeli jest mu smutno, to automatycznie ton idzie do góry i zaczynają mamy bardzo tak spontanicznie, radośnie pewne rzeczy mówić, nawet zwykłe rzeczy. Rzecz, która kojarzy mi się z tym pierwszym miesiącem, to jest sen dziecka. Myślę, że to jest takie bardzo, co nam się kojarzy z dziećmi. Jeżeli się pojawia dziecko, to jest mało snu rodzica, choć tak naprawdę wydaje się, że dziecko takie malutkie, no to książkowo to właściwie ma tylko 2-3 godziny czuwania takiego, że reaguje na bodźce i tak dalej. Więc właściwie cały czas śpi tak naprawdę. Ale skąd te mity o niewyspaniu mamy? Tak sobie myślę. Otóż, kochane mamy, śpimy razem z dzieckiem. Wiem, że to brzmi jak truizm, ale naprawdę my mamy tak dużo, takie duże potrzeby, żeby posprzątać, ugotować i wszystko zrobić. Jeszcze zakupy, pójść do fryzjera i cała masa różnych rzeczy. Natomiast ten pierwszy miesiąc po porodzie to jest taki miesiąc na bycie razem. Chyba wspominałam już w jednej z poprzednich audycji, że te pierwsze 40 dni to jest takie właśnie nauczenie się siebie. I nawet fajnie, jeśli mama może w tym czasie poleżeć sobie właśnie z dzieckiem, a już idealnie, jeśli może poleżeć sobie skóra do skóry. I wtedy oni oboje uczą się siebie. Dla mamy to jest wszystko nowe i ona ma szansę poznać dziecko, a dla dziecka, tak jak już Basia nam na początku mówiła, to też wszystko jest zupełnie nowe i ono wszystkiego musi się nauczyć, a takie łagodne przejście pomoże mu w tym, żeby tego wszystkiego się nauczyć w swoim czasie i w odpowiednim tempie. No dobrze, to zróbmy sobie przerwę, bo już bardzo długo mówimy. Posłuchamy piosenki i wracamy po przerwie. My mamy, tak mamy. Czas dla mam w Radiu Eter FM. Wrócimy jeszcze na chwilkę do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. Przypomniałyśmy sobie, że warto by było jeszcze powiedzieć o budowie krtani, to znaczy dziecko karmione, no nie tylko piersią, w ogóle dziecko, niemowlę od początku do około 6 miesiąca ma krtań umiejscowioną powyżej przewodu pokarmowego, tak? Czyli w momencie, zauważmy, że kiedy dziecko je, kiedy dziecko ssie, to ono równocześnie oddycha. My, jako osoby dorosłe, kiedy jemy, nie oddychamy, prawda? Ponieważ nam drogi oddechowa i pokarmowa w jakiś sposób się łączą i musi się zamknąć nasada nad tchawicą, tak, żebyśmy mogli przełknąć pokarm. W przeciwnym wypadku my się krztusimy. Natomiast dziecko ma tą krtań umiejscowioną powyżej tylnego gardła i dlatego dzięki temu może równocześnie i oddychać, i cały czas być przystanym do piersi mamy i jeść. I to zmienia się około 6 miesiąca życia. Wtedy krtań się obniża i dzięki temu dziecko jest już gotowe. Oczywiście każde w swoim tempie, też inne warunki muszą być spełnione na to, żeby powoli wprowadzać pokarmy stałe. To kiedy będziemy przy 6 miesiącu? 2 miesiąc to jest okres górzenia i to, co warto zauważyć, to górzenie jest takim samorzutnym, bez wpływu otoczenia, wydawaniem dźwięków. Czyli jeżeli dziecko jest w stanie dobrego samopoczucia, to po prostu wtedy wydaje sobie dźwięki. I warto zauważyć, że każde dziecko górzy, bez względu na to, na stan słuchu. Dlatego też, owszem, im dłużej trwa górzenie, tak, to górzenie się troszeczkę zmienia. I tutaj dzieci, które są niesłyszące, one owszem, ich górzenie różni się, jest bardziej monotonne, natomiast to, że dziecko zaczyna właśnie górzyć, czyli pojawiają się te dźwięki takie tylne typu u, l, g, nga, taka, takie niesprecyzowane dźwięki gardłowe i to, co mówiłam, to nie jest powtarzanie intencjonalne dźwięków, to wtedy warto jednak
no, da w dalszym ciągu zwracać uwagę na słuch, o którym nie powiedziałyśmy też wcześniej, że dziecko, które, kiedy sprawdzamy, prawda, małe dzieciątko, to też czy reaguje na dźwięki, które są wydawane z otoczenia, tak? Na jakieś nagłe dźwięki, czy odwraca głowę w kierunku tego dźwięku, przepraszam. W związku z tym... Na nagły dźwięk to jest też odruch moro, tak? Na nagły, taki głośny dźwięk, tak, to ono wtedy faktycznie może zareagować w ten sposób, tak, jak najbardziej. Ale ważne też jest odwracanie głowy w stronę dźwięku. W stronę dźwięku, w stronę rozmowy, prawda, rodziców, kiedy słyszy, prawda, że ktoś idzie w stronę tupiących butów, tak, więc dziecko powinno wydawać się zaciekawione, tak, tym, co się dzieje. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, że kiedy na przykład dźwięk będzie zbyt taki mocny, zbyt tubalny, tak to nazwijmy, kiedy jest na przykład chociażby też stukanie butów jakiś, to pamiętajmy o przewodzeniu też kostnym i wtedy dziecko, nawet niesłyszące, może zwrócić uwagę na to, że ktoś idzie, tak? Że słyszy, jakby nazwijmy to tak podskórnie, prawda? Przez kości ten dźwięk się przenosi, tak? Więc ono ma poczucie wibracji takiej, prawda? Kiedy byłoby to głośne. Dlatego tak ważne jest też, żeby no, sprawdzać co jakiś czas i... Czy, znaczy co jakiś czas chodzi o to, czy rzeczywiście dziecko wydaje jakieś dźwięki, czy reaguje nawet na te cichsze, tak? Właśnie, bo chciałam zwrócić uwagę, czy my mamy szansę zobaczyć. Jeżeli dziecko może przez przewodzenie kostne usłyszeć, lub no właśnie jest zgurzenie, to my nadal nie wiemy, czy ono słyszy, czy nie słyszy. Ale mówisz, jeżeli zwrócimy uwagę na te cichsze dźwięki, znaczy jeżeli dziecko zwraca uwagę na cichsze dźwięki, to jest właśnie dla nas sygnał, że jest w porządku. Tak, to jest dla nas na pewno sygnał, że jest w porządku, natomiast pamiętajmy, że jakby, no, jaką właśnie mama też jakby widzi, tak, czy dziecko reaguje, czy nie reaguje. Natomiast myślę, że ważne jest to, że jeżeli są badania, tak, przesiewowe, nie wiem, czy w Irlandii są. Są. Jeżeli są badania przesiewowe, kiedy się dziecko urodzi, to pamiętajmy o tym, że uszkodzenie słuchu może nastąpić też w późniejszym okresie czasu. W związku z tym to może być drugi, trzeci miesiąc i może być taka sytuacja. Ja nie mówię, że tak ma być, ale że może się tak zdarzyć. Dlatego ważne jest, żeby jednak obserwować dziecko, szczególnie jeżeli w rodzinie były wcześniejsze przypadki, bo myślę, że to jest jakby też taki symptom, który powinien być dla nas taki ostrzegawczy, że warto po prostu bacznie się przyglądać swojemu dziecku, tak? Nic się nie musi dziać, ale jeżeli w rodzinie były jakieś takie trudności, tudzież dziecko przechodziło, prawda, chorobę, czy to zapalenie opon mózgowych, czy, prawda, jakąś inną i miało podawane antybiotyki, tak, to wtedy rzeczywiście warto na to zwrócić uwagę i obserwować. Powiedziałaś o antybiotykach, ewentualnych chorobach, ale samo z siebie coś może się stać w drugim, trzecim, czwartym miesiącu? Jeśli nam badania przesiewowe wykazały, że jest w porządku i teraz dziecko nie choruje, nie dostaje antybiotyków, co jeszcze? To znaczy powiem tak, ponieważ znam przypadki, gdzie rzeczywiście dzieci po badaniach przesiewowych wszystko wykazywało dobrze, rodzina nieobciążona genetycznie, mama... Pedagog, też jakby znająca się, wiedząca o jakich właśnie o skutkach antybiotyków i wiedząca o tym, że nie dawała dziecku przez ten czas żadnych antybiotyków, nie było żadnych chorób, a mimo to nagle zaobserwowano, że pewnie gdzieś około 6 miesiąca życia dzieci straciły słuch. I znana jest przyczyna? Nie, i właśnie przyczyna do tej pory jest nieznana. Natomiast jest to dwóch chłopców, tak, którzy stracili słuch i którzy po prostu do końca życia będą osobami niesłyszącymi. Natomiast brak tego kurzenia, który powinien się pojawić mniej więcej w drugim miesiącu życia, czyli to będzie już tam czwarty tydzień, po czwartym tygodniu, to brak tego kurzenia powinien być niepokojący dla rodziców. Może on świadczyć o rozległych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego, czy
czy też o zaburzeniach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i wtedy na pewno należy się skonsultować z jakimś specjalistą. Jeszcze co do drugiego miesiąca, mówimy jeszcze coś o słuchu? O kurzeniu? Co do drugiego miesiąca, to przypomina mi się taka rzecz, mówiłyśmy o karmieniu piersią, dlatego jeszcze do tego nawiążę też. Są pewne skoki rozwojowe, będziemy mówić o kamieniach milowych. Są pewne skoki, które w karmieniu widać, tylko że no, są pewne ramy, które powinny wyznaczać to tak w pierwszym miesiącu to, w drugim miesiącu to, w trzecim to. Ale jak to właśnie z ludźmi bywa, każde dziecko może inaczej to przechodzić, ale mniej więcej około 6 tygodnia, czyli właśnie w drugim miesiącu, może pojawić się pewien skok, gdzie dziecko nagle zaczyna znowu bardzo dużo jeść albo może mieć problemy z karmieniem. I drugie mamy, to nie trzeba tak bardzo negatywnie do tego podchodzić, czasami mamy się zniechęcają. Takie trudności po prostu mogą wystąpić i są bardzo powszechne. Zwłaszcza, że to nadal jest początek jeszcze, ciągle się poznajemy. Wydaje się, że już coś tam się udało, a za chwilę znowu coś jakby dziecko ciągle je, może jednak jest głodne, może coś się dzieje. Otóż no po prostu tak może być, może też mogą być jakieś zupełnie inne przyczyny, ale około 6 tygodnia może się właśnie tak dziać, że się pewne rzeczy zbiegają i po prostu dziecko w ten sposób sobie rekompensuje różne trudności, które się pojawiają w jego życiu znowu. I taki kolejny skok może być w 9 tygodniu, a później znowu w 3 miesiącu, w 6 miesiącu i w 9 miesiącu karmienia. I tak. Lub właśnie według każdego dziecka może to być nieznacznie przesunięte. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli mówimy o całym rozwoju dziecka, to należy zauważyć, że mimo wszystko każde dziecko jest indywidualnym człowieczkiem, który tak naprawdę rozwija się według własnego zaprogramowanego planu i mówiąc w taki dosyć uproszczony sposób. I nie należy też przykładać tak bardzo sztywno ram pewnych, prawda, że też należy dziecku pozwolić na swój indywidualny rozwój. Natomiast to, o czym teraz mówiliśmy, o tych odruchach, o tym rozwoju, to są to rzeczy, które faktycznie się też muszą pojawić i które muszą zaistnieć, tak? To górzenie, ten krzyk, taki, a nie inny, to musi wystąpić. Jeszcze w pierwszych miesiącach, właśnie w pierwszym lub drugim miesiącu, w zależności od tego, czy jesteśmy w Polsce, czy w Irlandii, w zależności od historii rodziny, będzie prawdopodobnie wykonane, zlecone lub nie też, to różnie w zależności od kraju, badanie bioderek pod kątem dysplazji. I tutaj zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ostatnio bardzo jest taka powszechna, bo to badanie jest powszechne. W Polsce każdy niemowlak powinien je przechodzić. Tutaj moje dziecko miało to badanie, ale ze względu na historię rodziny. Natomiast gdyby nie było nic w historii rodziny, to myślę, żeby sobie odpuścić, co mi się podoba właściwie. No ale w Polsce jest to bardzo powszechne i bardzo często lekarze... Bardzo często źle mówię, bo nie mam tak dużo danych, ale zdarza się, że lekarze mówią, że no coś tam się właśnie zaczyna w tych bioderkach i tak profilaktycznie załóżmy rozpórkę. Chodzi o te takie majteczki, które szeroko trzymają nóżki. No to może wspomnę o profilaktyce tego, nie wnikając w to, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to ta ingerencja właśnie w te bioderka, to wspomnę o profilaktyce. Otóż noszenie dziecka przodem do siebie, kiedy czekałam na wizytę z moim dzieckiem, to wyczytałam nawet na plakacie, że zawiązywanie czapeczki pod brodą to sprzyja właśnie problemom z bioderkami. Nie mam pojęcia, jak to się łączy, ale ponoć tak to jakoś neurolodzy wybadali. Na pewno noszenie do siebie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby dziecko było w pozycji żabki, to znaczy nóżki, kolanka nieco wyżej niż bioderka, niż pupa i wtedy jest odpowiednie ułożenie tych kości w stawach. I jeszcze częste
kładzenie dziecka na brzuchu lub na plecach z rozwiedzionymi nogami. Może się przydać szerokie pieluchowanie, czyli podwójna pielucha albo pielucha tetrowa złożona na kwadrat i tam włożona drugą pieluchą zawinięta. Różne są metody, można to już sobie wyszukać. I też fajna rzecz, o której będziemy też dużo więcej mówić w jednym z kolejnych programów, kiedy będzie tydzień noszenia dzieci w chustach, to właśnie noszenie w chuście, ale też z odpowiednim ułożeniem, ponieważ ja taka przekonana bardzo do takich naturalnych sposobów poszłam do pana ortopedy właśnie na badanie dziecka i z chustą, żeby mu pokazać, jak ja tu prawidłowo dziecko noszę. I na wizycie pan doktor od razu mi powiedział, że to bardzo fajnie, że ja noszę, bardzo chętnie i super, on się z tym zgadza i zachęca. Natomiast nóżki nie tak. Ta właśnie pozycja żabki koniecznie, ponieważ ja miałam chustę elastyczną, więc jeszcze taki dodatkowo pas nachodził na dziecko. Po zaplątaniu dziecka to jeszcze taki pas się na niej wkładało i właśnie tym pasem nóżki zakrywałam w ten sposób, że one były pod pupę włożone, co jest nieprawidłowością. Powinny być właśnie odwiedzione szeroko na boki i o tym wystarczy pamiętać. Koniecznie kręgosłup w literkę C, wygięcie włók, dobrze dociśnięta chusta, żeby był odciążony kręgosłup dziecka, żeby dziecko nie musiało przeciążać kręgosłupa. Chyba wszystko. Wydaje mi się, że tak. A przy okazji jeszcze kręgosłupa to trzymanie główki w drugim miesiącu. Jeżeli dziecko nie trzyma główki przez jakiś czas, no przez jakąś chwilę nie trzyma główki pionowo, to można już też zwrócić uwagę, że coś jest nieprawidłowo. Poobserwować trochę bardziej. To znaczy pamiętajmy o tym, że jakby, że dziecko właśnie główkę powinno prawidłowo trzymać w trzecim miesiącu, tak? Czyli już ją pionizować po ukończeniu, czyli 8 tygodnia na pewno, to powinno, no ta główka powinna być coraz bardziej, dążymy do, tak, stabilna, dążymy do już takiej pionizacji, kiedy trzymamy dziecko i nie musimy już podtrzymywać tej główki, prawda, tylko ona się sama trzyma. Natomiast też w tym trzecim miesiącu, już przechodząc do niego, to będzie krok milowy, jakim jest przewrócenie dziecka z plecków na bok, prawda? To będzie ta pierwsza, jakby pierwsza rzecz, której dziecko dokonuje. Następnie będzie... Ale powiedzmy jeszcze najpierw, co to jest krok milowy? Krok milowy to są, tak są nazywane etapy w rozwoju dziecka, które muszą nastąpić, żeby dziecko prawidłowo się rozwijało, ponieważ jeżeli w ogóle mówimy o rozwoju małego dziecka, to tak jak Ty, Asiu, zaznaczyłaś na początku, jest to rozwój psychoruchowy. Tutaj nie rozdzielamy tego na osobno dziecko się będzie rozwijało intelektualnie i poznawczo, osobno będzie się rozwijało motorycznie, prawda, i tutaj fizycznie, bo jest to wszystko ze sobą połączone u tak małego dziecka i tak i o rozwoju psychoruchowym mówimy nawet do 6 roku życia. I wtedy nie rozgraniczamy i nie diagnozujemy trudności dziecka właśnie, jeżeli chodzi o jego intelekt, dlatego, że jest to wszystko połączone z jego rozwojem ruchowym. I ta sytuacja musi właśnie ten początkowy przewrót z pleców na bok, potem z plecków na brzuszek, z brzuszka na plecy, a potem siad, a potem stanie, a potem zrobienie pierwszego kroku. Jest to konieczne do prawidłowego rozwoju późniejszego, bo pamiętajmy o tym, że dziecku cały czas rozwija się układ nerwowy, zresztą układ nerwowy nasz rozwija się do około 20, a teraz się mówi nawet 30 roku życia, że to wcale nie jest tak, że cały czas, że tworzymy nowe struktury, prawda, struktury w mózgu, że my się cały czas rozwijamy. Także szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, tak, tutaj każdy ruch ręką jest tworzeniem i rozwojem, tak? Przypomniało mi się coś odnośnie tego rozwoju i tworzenia struktur w mózgu. Mówiłyśmy już o tym, że na początku pojawia się właśnie ten krzyk, apel. Ja mówiłam Ci o tym, że słyszałam, jak niektórzy rodzice, to było poza anteną, jak niektórzy rodzice mówią, że dziecku należy pozwolić płakać, ponieważ ono powinno sobie na przykład płucka rozwinąć lub jeszcze z jakichś innych powodów
no nie wiem, może powinno znać też negatywne uczucia. Dzięki temu pozna, jaki jest świat. Są różne jakby teorie, dlaczego to dziecko powinno płakać. Natomiast ja czytałam taką rzecz, że jeżeli dziecko płacze, a nie reaguje się na ten płacz, to dziecko zaczyna się stresować, no bo jakby no nie dostaje tego, co jest mu potrzebne, więc się boi. To jest dla niego stres, a w wyniku stresu wydziela się kortyzol, który działa na mózg w ten sposób, że blokuje powstawanie połączeń nerwowych lub je powoduje ich zanikanie. Więc to ciekawa rzecz, którą też warto dopowiedzieć. Tak przy okazji rozwoju mózgu mi się przypomniało. To znaczy ja myślę, że dziecko już tyle razy jakby, ponieważ ma tylko w ten sposób, może nadawać jakieś komunikaty, prawda, przez ten krzyk, przez ten płacz. W związku z tym to nie jest tak, że ono raz nam płacze dziennie, prawda, tylko tyle razy zdąży płakać, że te płuca są w stanie się rozwinąć tak, jak powinny. I wydaje mi się to takie wątpliwe, żeby czekać aż przez 10 minut, aż dziecko nam się wypłacze, żeby się płuca nam codziennie rozwijały. Wydaje mi się, że dziecko zda radę przez 10 minut w ciągu całego dnia, gdybyśmy zebrali, prawda, ten płacz, że to będzie na tyle, jeżeli ktoś miał takie badania w ręku, że te płuca się mają rozwijać przez 10 minut dziennie. Jesteśmy teraz w trzecim miesiącu. Tak, i to, co w trzecim miesiącu, to właśnie to, co wspominałam, czyli mamy, że dziecko trzyma głowę prosto. Cały czas dziecko nam górzy, bo dziecko górzy nam do tam 20 tygodnia, tak? W związku z tym cały czas obserwujemy. O, i teraz możemy właśnie obserwować, czy przypadkiem to górzenie nie staje się monotonne, tak? Czy jest ta zabawa śmiechem, czy jest, no właśnie, czy samodzielnie wydaje dźwięki, czy sobie tak grucha, bo górzenie i gruchanie to jest to samo. Natomiast zaraz będziemy mówić o gaworzeniu, które jest zupełnie inną umiejętnością. A często właśnie jest to mylone, to co dziecko wykonuje właśnie w pierwszych miesiącach, czyli to górzenie, o którym mówisz, często jest podawane jako gaworzenie, ponieważ no, gaworzenie, czyli jakieś dziecięce odgłosy, to jest łączone i to jest, że wszystko to jest jedno. Jedna rzecz mi się przypomina, jeszcze nie wspomniałyśmy w ogóle o wzroku dziecka, co takie charakterystyczne w tych pierwszych miesiącach, to dzieci malutkie nie rozpoznają jeszcze kolorów, tylko są w stanie ocenić kontrast, czyli biały i czarny kolor najbardziej będą stymulować ich wzrok, no ponieważ tylko jakby to do nich najbardziej dociera. Dopiero ocenianie kolorów i to jaskrawych pojawia się w drugim miesiącu pojawia się rozróżnianie kolorów jaskrawych, a po trzech miesiącach rozróżnia cztery podstawowe barwy, czyli żółty, czerwony, zielony, niebieski. Czyli najpierw biały i czarny, które najdłużej jakby będą dziecko, najbardziej będą stymulować i najdłużej wzrok dziecka, ale później szybko można dodać żółty, czerwony, zielony i niebieski, ponieważ te są najbardziej widoczne dla dziecka i rozpoznawalne i też będą dziecka wzrok stymulować. I cały czas przypominam, że dzieci, nawet te, które nie słyszą, one górzą, tak? Ale to górzenie u dzieci niesłyszących może trwać nawet do 18 miesiąca życia, czyli pamiętajmy, że to prawie do półtorej roku, tak? Czyli warto tutaj cały czas interesować się tym, czy aby moje dziecko górzy, czy może już gaworzy. No dobrze, to kiedy coś się zmienia i kiedy może... Możemy się zacząć niepokoić. No kiedy po prostu warto zwrócić uwagę na to, że coś jest nie tak. Mhm. To znaczy to, co mówiłyśmy, że ograniczone górzenie może być symptomem zaburzeń słuchu. Ograniczone, przedłużające się, tak, to górzenie, czyli brak takiej zabawy głosem, brak powtarzania. Myślę jeszcze o tym, bo w trzecim miesiącu, w drugim miesiącu nawet, pojawia się śmiech ten głośny taki, że na przykład połaskocze dziecko i ono się tak bardzo głośno śmieje. To też jest objaw, który nam może pomóc ocenić, że wszystko jest w porządku. Czy dzieci niesłyszące też tak robią?
Jak najbardziej. Myślę, że jest to spowodowane, bo jest to wszystko, właśnie, jeżeli łaskoczemy dziecko, tak, to jest to spowodowane jego doznaniami fizycznymi, prawda? W związku z tym, jeżeli śmiech jest i jest burzenie, to wszystko to może być zachowane u dziecka, które nie słyszy. Czyli nie może nam powiedzieć o ewentualnych nieprawidłowościach. No, wydaje mi się, że może być mylące, znaczy, że może w jakiś sposób nas uspokoić. Więc nie uspokajamy się, kiedy śmiech się pojawia. Ten głośny śmiech taki w zabawie. Wydaje mi się, że nie, że trzeba w dalszym ciągu obserwować, bo tak jak mówię, to też, no właśnie, znaczy ja myślę sobie tak, że jeżeli mamy rzeczywiście w rodzinie przypadki, że była jakaś sytuacja, że ktoś w rodzinie jest osobą niesłyszącą, jeżeli ciąża była w jakiś sposób zagrożona, jeżeli wystąpiły jakieś czynniki w czasie ciąży, prawda, zakłócające rozwój dziecka, jeżeli były spożywane także w czasie ciąży różnego rodzaju antybiotyki, prawda, czy jakieś inne leki były podawane, jeżeli w czasie porodu były jakieś komplikacje, były jakieś później choroby u dziecka, prawda, to myślę, że wtedy przede wszystkim należy niepokoić. Ja bym tutaj, nie chodzi o to, żeby straszyć wszystkie mamy, tak, które miały w porządku ciążę, przeżyły super, które jakby w rodzinie nie ma żadnych chorób, które by mogły być no, jakby dziedziczone, gdzie dzieci się zdrowo rozwijają, są fajnie stymulowane i żeby szukać tutaj dziury w całym, bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz w każdym dziecku szukali, co też z moim dzieckiem jest nie tak. Chodzi tylko o to, że rzeczywiście, jeżeli mama zdaje sobie z tego sprawę, że na przykład w czasie ciąży brała jakieś antybiotyki, czy tam brała jakieś leki, czy w rodzinie jej, czy męża, tak, były jakieś przypadki właśnie niedosłuchu, tudzież czy dziecko przechodziło jakąś chorobę, to wtedy po prostu jakby baczniejszym okiem patrzymy. Ale żebyśmy, bo tak też mam takie poczucie, że trochę się na tym bardzo skupiamy i dlatego tak mówię, że może na spokojnie do mam i tak, żeby troszeczkę ich uspokoić, że to nie, chcemy tak ogólnie po prostu powiedzieć o tym, na co zwracać uwagę, ale też nie żeby was straszyć. Też odniosłam podobne wrażenie w pewnym momencie i dobrze, że właśnie to wyjaśniłeś, bo podobnie chciałam zareagować. I myślę, że teraz możemy zrobić chwilkę przerwy i do tego gaworzenia przejdziemy po przerwie, dobrze? Mama mia, does it show again? Zanim przejdziemy do gaworzenia, mamy jeszcze powiedzieć o zabawie głosem. Czyli jest to czas między 4. a 7., może 8. miesiącem życia. To znaczy w ogóle ten czas jest takim czasem, kiedy bardzo dziecko manipuluje w obrębie jamy ustnej. I tutaj, jeżeli chodzi o niepokojący objaw, to właśnie będzie to, że dzieci nie manipulują rączkami lub przedmiotami w buzi. Ja też zachęcam, żeby nie zabraniać dzieciom manipulować rączkami w buzi i właśnie, żeby im na to pozwolić. To jest im potrzebne po prostu do ich rozwoju. W tym czasie powinien się też pojawić już odruch żucia i dziecko początkowo będzie miało takie żucie tak zwane pionowe, czyli zęby się będą ustawiały pionowo do siebie, tak? Natomiast z czasem powinno się to żucie przekształcić na żucie właściwe, czyli zataczanie takich kółek, tak to nazwijmy, żuchwą. I dziecko w tym czasie właśnie żuje zabawki, palce, piąstki i fajnie jest, żeby w tym czasie miało różnego rodzaju gryzaki, to co jest też dostępne na rynku, ale też żeby w jakiś sposób stymulować ten narząd żucia, czyli żeby właśnie ono paluszki jest w stanie sobie dać na zęby trzonowe, prawda? Natomiast te nasze gryzaki nie zawsze dają taką możliwość. Tylko bardzo możliwe, że jeszcze dziecko nie ma wtedy zębów. Tak, możliwe, że dziecko nie ma wtedy zębów. Chodzi o tą okolicę. Tak, tak, tak. Chodzi o tą okolicę i chodzi o dziąsła i o żuchwę, żeby dawać tam tak na tył jamy ustnej. Natomiast w tym czasie będą nam się pojawiały też nowe dźwięki.
I tutaj nie tylko te nasze tylne, o którym mówiłyśmy, te takie gardłowe, ale także może się pojawić już takie dźwięki malinowe, czyli mruczenie jakieś, takie pomruki, żywargi nam tutaj się zaczynają uruchamiać, że pojawia nam się właśnie takie ry języczkowe, które oczywiście ono zaniknie i ono nawet nie jest prawidłowe w późniejszej artykulacji. Natomiast na ten moment może się pojawić taka wibracja już tego języczka, czyli mówię o języczku, nie naszym języku, tylko mówię o języczku, którym jest zakończone podniebienie miękkie oczywiście. Czyli ten taki mały języczek, który nam zwisa z tyłu. Także tutaj mogą się pojawić już na końcu tego etapu, mogą się pojawić powoli te sylaby, które potem będą symptomem tego, że jest gaworzenie, czyli ma, da. Natomiast na ten moment dziecko właśnie bardzo intensywnie się też rozwija motorycznie. W piątym miesiącu kamieniami milowymi będą obroty, i które się pojawiają z pleców na brzuch, z brzucha na plecy. Tak, by potem dziecko mogło już powoli pionizować też swoją postawę, bo te obroty są konieczne do tego, żeby dziecko nabyło umiejętność siedzenia. Siedzenie może już się pojawić w szóstym miesiącu, ale wcale nie musi to być to właściwe siedzenie, tylko jeżeli dziecko jest podtrzymywane, jest w stanie siedzieć. Samodzielne siedzenie musi być naprawdę samodzielne i może się pojawić w siódmym, w ósmym miesiącu. I wcale nie trzeba się martwić, jeśli w szóstym miesiącu jeszcze się nie pojawia. W szóstym miesiącu to jest takie podtrzymywane siedzenie i to jest prawidłowość. Oczywiście mogą być dzieci, które już w szóstym miesiącu siedzą, ale nie trzeba się martwić, jeśli to się nie pojawia. To znaczy tak, bo chyba warto jest, żeby zauważyć tutaj, że dziecko posadzone, ono owszem, siedzi w tym szóstym miesiącu, tak? Powinno być w stanie utrzymać się, natomiast samo z siebie, żeby usiadło, czyli żeby podniosło tułów i główkę, to po ukończeniu siódmego miesiąca, czyli w ósmym miesiącu. I siadanie, czyli już jesteśmy w ósmym miesiącu, czyli wcześniej rozpoczęło nam się gaworzenie, o którym tak bardzo chciałyśmy powiedzieć. Czyli co to właściwie jest to gaworzenie i czym ono się charakteryzuje? Otóż jeżeli mówimy o gaworzeniu, to jest to intencjonalne. Jest to odruch taki warunkowy i to świadome wydawanie dźwięków przez dziecko. Dziecko zaczyna się bawić tym, że słyszy siebie i zaczyna sobie powtarzać te dźwięki i te sylaby, które wydaje. Czyli wcześniej mówiło ma i nie powtórzyło tego, a teraz zaczyna się bawić, bo widzi też reakcję na to i zaczyna wchodzić tak naprawdę w dialog z rodzicem. Czyli dziecko sobie mówi ma, mama, a mama do niego zaczyna da, 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 więc dziecko zaczyna znowu ma, mama, mama, a mama mu znowu odpowiada. I to są takie proste dialogi, w których dziecko jakby się czuje też nadawcą, odbiorcą i widzi, że jest jakiś efekt tego, że coś wytwarza. I wtedy właśnie mamy to ma, tia, kia, gia. I tak naprawdę to brak tego gaworzenia może świadczyć właśnie o opóźnionym albo zaburzonym rozwoju mowy. Może też świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu narządu żucia. Właśnie tak, co mówiłam o tym słabym żuciu, czyli o żuciu pionowym. Może też świadczyć o jakichś zaburzeniach głębszych, o jakimś nieprawidłowym napięciu mięśniowym. Także ważne jest to, żeby to zaobserwować i żeby te ciągi właśnie sylab, żeby one się pojawiały. Czyli gaworzenie to ciągi tych samych sylab. Tak wprost nazywając. Tak najprościej. Na co mamy zwracać uwagę szczególnie? No jeżeli się nie pojawia, to na pewno jest sygnał, że coś jest nie tak. Koniecznie musi się pojawić kiedy? W ósmym miesiącu. A jeśli się zacznie opóźniać, na przykład w dziewiątym się pojawi? Jeśli się pojawi, to w porządku, tak? Najpóźniej kiedy może się pojawić? To znaczy, to jest tak, że jeżeli się przedłuża nam górzenie, no bo w takim wypadku przedłuża nam się górzenie, prawda? I ta wcześniejsza zabawa głosem, jeżeli nam się zaczyna wydłużać, no to warto zacząć też jakby dziecko stymulować i troszeczkę do niego podchodzić. Natomiast
i go zachęcać, tak, do tej wymiany zdań, bo bardzo ważne jest to, żeby nazywać tą całą rzeczywistość, o czym może wcześniej nie powiedziałyśmy, prawda, ale żeby dziecku nazywać po kolei to wszystko, co widzi i co poznaje, chociaż ono nie jest w stanie, wiadomo, tego nazwać. Natomiast jeżeli się nie pojawi, to no, konieczna jest konsultacja tutaj neurologiczna, audiologiczna, logopedyczna, być może też terapia. Także gaworzenie musi być, pojawić się i jest to też związane z tym, że przecież już od 6 miesiąca życia można podawać dziecku pokarm, który jest pokarmem coraz bardziej stałym, prawda? Czyli tutaj ćwiczymy też jedzenie z łyżeczki. A tutaj ważne w jedzeniu z łyżeczki jest to, żeby rodzic nie wlewał dziecku z łyżeczki jedzenia, tylko to, żeby dziecko samo zbierało wargami jedzenie. Dlatego też nie wkładamy na całą łyżeczkę jedzenia, tylko dajemy no, na połowę, jedną trzecią tej łyżeczki tego jedzenia. Delikatnie tylko trącamy wargę dziecka, tak żeby ono najpierw otworzyło buzię, jeżeli na sam widok łyżeczki nie otworzyło buzi, prawda? I dajemy na przód języka tą łyżeczkę, dociskamy, a dziecko samo powinno zamknąć wargi i ściągnąć ten pokarm, tak? Tak, żeby to nie rodzic od góry jeszcze, że dziecko musi wygiąć główkę i że mu nakłada jedzenie do buzi. Co jest ważne, kiedy dziecko zaczyna już przyjmować pokarmy stałe, to koniecznie postawa siedząca. Wiem, że jest taka tendencja, żeby dziecko na początku kłaść w tym foteliku takim samochodowym lub w tym bujaczku i wtedy karmić. Chcę zwrócić uwagę na to, że nie jest to postawa prawidłowa do jedzenia. Trzeba, żeby dziecko siedziało. Najlepiej, jeśli siedzi samodzielnie, bo wtedy już jest najbardziej stabilne. No ale myślę, że nie jest to bardzo niewskazane, jeśli posadzimy dziecko, ponieważ dziecko już chwilkę jest w stanie samo siedzieć, w odpowiednio do tego przystosowanym foteliku, który pozwoli utrzymać postawę taką stabilną. I przede wszystkim właśnie nie może być to, co tutaj Basia mówiła, głowa odgięta do tyłu, ponieważ to powoduje najzwyczajniej w świecie zakrztuszenie. Głowa musi być skierowana zwyczajnie prosto, tak jak my siedzimy dorośli, dokładnie tak samo. I tutaj, tak jak wspomniałyśmy, łyżka podobnie, tak jak wspomniałyśmy, właśnie teraz krtań się obniża i dzięki temu dziecko jest w stanie rozpocząć przyjmowanie innych pokarmów. I tutaj kolejne moje wtrącenie. Jest taka metoda podawania pokarmów stałych dziecku nie łyżeczką, tylko jako dziecko samo bierze sobie do ręki. I teraz moja opinia na ten temat jest taka, że wydaje mi się to bardzo fajną sprawą, ponieważ dziecko sobie rozwija manipulacje nadal, ponieważ ma możliwość ciapania się, czyli to jest fajne dla rozwoju jego zmysłów i integracji sensorycznej. Fajna sprawa też właśnie dla uruchamiania swojego aparatu mowy, ponieważ no właśnie, jeżeli dostaje tylko na łyżeczce, no to jakby mniej pracy wykonuje. Jeżeli samo musi sobie ugryźć i pomielić to jedzenie, no to wymaga więcej pracy i szybciej się rozwija ten aparat mowy. No dobrze, w każdym razie chciałabym poznać Twoją opinię. To znaczy, ja myślę, że to po prostu trzeba rozgraniczyć, o jakim pokarmie teraz mówimy, tak? Bo jeżeli chodzi o jakąś kaszkę, którą możemy podawać za pomocą łyżki, bo chodzi tu o to, żeby zastąpić smoczek łyżką na tej zasadzie, tak? Czyli do tej pory dawaliśmy kaszkę mu dziecku za pomocą smoczka, teraz możemy wprowadzać już powoli łyżkę, tak? Żeby wargi zaczynały inaczej pracować, żeby język inaczej pracował, żeby język właśnie przerzucał sobie ten pokarm, ale jest to dalej taki pokarm w postaci półpłynnej, prawda?
Natomiast to, o czym mówisz ty, jeżeli chodzi o pokarmy stałe, typu właśnie jakieś owoce, tak? Takie rzeczy, kluskę jakąś, prawda? Coś takiego, co jest w stanie sobie dziąsełkami i co jest w stanie uchwycić, tak? To jak najbardziej, ponieważ pamiętajmy o tym, że kiedy dziecko manipuluje rączkami, wtedy bardzo dużo ruchów językiem wykonuje. To wszystko jest ze sobą połączone i dzięki temu, że ono manipuluje tymi rękami, jak najbardziej się tym wszystkim bawi, to ten język cały czas w buzi chodzi i cały czas jest ćwiczony. Więc aparat artykulacyjny, no zobaczmy, że czasami nawet jak dzieci się uczą też pisać, prawda, kiedy już są troszeczkę starsze, wiadomo, to też zwróćmy na to uwagę, że czasami one wystawiają albo język, albo przekładają, albo coś mielą w tej buzi, prawda, że my jako ludzie jesteśmy, zawsze musimy patrzeć na nasz rozwój tak bardzo, bardzo całościowo i naprawdę, kiedy dziecko dużo manipuluje rękami, to dzięki temu aparat artykulacyjny rzeczywiście dużo lepiej się rozwija i jak najbardziej jestem za tym, żeby jeżeli jest to produkt taki, który dziecko może wziąć do ręki, to tak, niech je swoimi rączkami. Natomiast tutaj chodziło mi o ten taki półpłynny, żeby zrezygnować jednak ze smoczka w pewnym momencie, a przejść na łyżkę i żeby jak podawać ten pokarm łyżką. To już wyjaśniłeś wcześniej, dlaczego tak? Myślę, że jeżeli chodzi o ten w ogóle okres właśnie, kiedy możemy już przejść na łyżkę, ale też kiedy możemy, w ogóle kiedy dziecko zaczyna gaworzyć, czyli już 8 miesiąc życia, to jest też czas, kiedy nasze dziecko naprawdę już dużo rozumie. Ono rozumie mowę dorosłego, potrafi pewnie wskazać pewne rzeczy, kiedy się mu pokazuje, tak, ten ukończony już 8-9 miesiąc życia, no to jest tak, być może, jeżeli wcześniej było stymulowane, potrafi już zrobić brawo, kiedy się go prosi, papa, pokazuje gestem, jakie duże urośnie na przykład, prawda, że będzie takie duże, także no, ale też potrafi odmówić jedzenia, być może w pewnym momencie już tam koło 10 miesiąca życia, tak, że już nam odsuwa tutaj, że tego to nie chce, prawda, pokazuje swoje ja powoli. To jest bardzo, bardzo już taki fajny okres też do komunikacji, prawda, i do tego, że dziecko być może jeszcze nie mówi dźwięków artykułowanych, natomiast komunikuje się z nami bardzo intencjonalnie i nabywa takiej swojej, poczucia swojej osoby. Pozwól, że wrócę jeszcze do tego jedzenia, bo teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mówisz o tym, żeby przejść na łyżeczkę, żeby odstawić zupełnie smoczek, pierś też po 6 miesiącu? Nie. Ja mówiłam o tym, że pierś możemy że spokojnie do pierwszego roku życia, tak? Podobnie z butelką? Do 12, tak, jak najbardziej, że może być, ale żeby zacząć wprowadzać, ponieważ tutaj chodzi też o ćwiczenie po prostu, to jest tak, kiedy dziecko pije, tak? Kiedy jest karmione piersią, wtedy po prostu tylko połyka, prawda? To jest jedyna aktywność, którą wykonuje narząd artykulacyjny, tak? Kiedy dziecko ma butelkę, to tak samo ten płyn jest na tyle płynny, że tak naprawdę wystarczy tylko przełknąć. Natomiast kiedy jest to papka, jakiś jogurcik, coś takiego, co jednak trzeba troszeczkę w tej buzi poprzestawiać, to dziecko po pierwsze zaczyna używać ruchów języka na boki, bo przekłada z jednego na drugi, prawda? Jeżeli jest to coś bardziej takiego, jakaś zupka tam, nawet zmiksowane te warzywa, ale że troszeczkę próbuje coś tam pogryźć i na jedną czy na drugi bok dziąsełka sobie przełożyć, więc o to chodzi, żeby po prostu jakby też wprowadzając pokarmy stałe, że też uczyć dziecko, jak jeść z łyżeczki. Dobrze, bo to mnie właśnie nie wybrzmiało, ponieważ coś wspomniałaś o tym, że o odstawianiu smoczka i tak pomyślałam, no to dobrze, ale jak mleko na przykład podać też łyżeczką, nie? Nie tak, dobrze. Myślę, że tutaj ważne jeszcze jest, jeżeli chodzi o ten okres, czyli tam 7-10 miesiąc życia, bo to dosyć taki, prawda, ogólnie powiedziałyśmy o tym, jak wygląda to gaworzenie, że przechodzimy powoli na pokarmy też stałe. Tutaj właśnie możemy zobaczyć, że nasze dziecko już siedzi, tak, że potrafi samo usiąść, być może będzie powoli przechodzić do czworakowania za jakiś moment, tak? Natomiast tutaj też jest ważny gest wskazywania. To jest to umiejętność, którą dziecko powinno nam prezentować około 9 miesiąca życia, czyli jakby, że dziecko zaczyna tworzyć razem z nami pole wspólnej uwagi. Niestety często jest tak, że dzieci z autyzmem szczególnie, no mają
problem z polem wspólnej uwagi, tak? Dlatego ten gest właśnie, tak zwany paluszek, około 9 miesiąca życia, że dziecko nam wskazuje, coś chce nam pokazać, prawda? Jest on takim, no, kluczowym momentem, czy dziecko chce z nami wchodzić w, właśnie w interakcję, zdaje sobie sprawę z tego, że to, co ono widzi, może nam pokazać. Jest to bardzo ważne. Dobrze, ja myślę sobie tak, że jeżeli chodzi o rozwój emocjonalny i społeczny, my to więcej rozwiniemy w takiej audycji, w której będzie o przywiązaniu i o więzi, o komunikacji takiej emocjonalnej właśnie więcej. Natomiast chciałabym jeszcze, żebyśmy poszły tutaj w kierunku tego rozwoju ruchowego i tak już bardziej na podsumowanie. Mówiłaś o kamieniach milowych i wydaje mi się, że nie usłyszałam tam raczkowania. Czy raczkowanie jest jednym z kamieni milowych? Bo słyszałam o tym, że nie jest potrzebne raczkowanie dzieciom. Nie jest konieczne w rozwoju. Tak jak no, stanie jest potrzebne i chodzenie tak. Podobnie to przewracanie się z boku na bok. Natomiast raczkowanie może być ominiętym etapem. Faktycznie są różne opinie na ten temat. Natomiast jeśli popatrzymy sobie dalej na rozwój dziecka, tak? Przy raczkowaniu mamy naprzemienność ruchów, tak? Strona lewa, prawa, kiedy dziecko zaczyna raczkować, tak? Jest to bardzo ważne dla naszego rozwoju układu nerwowego, dla naszego rozwoju mózgu i kolejnych struktur. Często zdarzają się badania mówiące o tym, że nie przyczyną, bo to jakby nie chcę tego tak nazwać, natomiast punktem wspólnym, kiedy chodzi ci o pewne nieprawidłowości w rozwoju, które... Nie, że nieprawidłowości, tylko że jakby brak czegoś, prawda, w rozwoju może skutkować tym, czyli właśnie brak tego raczkowania może być przyczyną pojawiającej dyslekcji, która się może też pojawić. Także tutaj jakby mówi się o tym, że raczkowanie jest też takim... taką profilaktyką, tak? Tego, że jednak, że półkule nasze dobrze się rozwiną, że wszystko będzie w porządku. I owszem, o ile, jeżeli chodzi o dzieci, że jakby dzieci, które nie raczkują, znajdują się w grupie dzieci z ryzyka dysleksji, tak? To nie chodzi o to, że ono automatycznie będzie miał tą dysleksję, bo nie raczkowało, ale jest już wśród dzieci z ryzyka, z ryzykiem dysleksji. To jeszcze odnośnie raczkowania w takim razie, czyli warto stymulować dziecko do tego, stworzyć mu warunki do tego. Jeśli samo nie zacznie raczkować, no to nie martwić się jakoś szczególnie na zapas, ale warto stworzyć warunki. Bo myślę sobie o tym, że niektórzy uważają, że fajnym sposobem jest, kiedy dziecko już siedzi, posadzić je blisko mamy, na przykład mama gotuje obiad i posadzić w takim dużym foteliku. I niech sobie tam siedzi, może dać zabawki, niech tam sobie długo siedzi. No to wydaje mi się, w takim kontekście, jak to powiedziałaś, może to być niekoniecznie fajne, czy na chwilę jak najbardziej, ale żeby pozwalać dziecku więcej sobie baraszkować na podłodze, żeby ono miało szansę wystartować do tego raczkowania. I druga rzecz, która mi przychodzi też w podobnym kontekście do głowy, to te takie chodziki, które jakby na takich majteczkach się zawiesza, albo takie huśtawki do zawieszania dziecka na takich jakby majteczkach i ono może sobie wszędzie dojść dla dzieci już stojących właściwie i takich siedzących, ale jeszcze nie chodzących. No to też może jakby nam opóźnić lub uniemożliwić rozwój raczkowania, jeśli dziecko będzie miało szansę eksplorować środowisko bez używania rąk i nóg jednocześnie. I myślę, że takie chodziki, oprócz tego, że właśnie w takiej sytuacji nie są fajne, to jeszcze narażają nasze bioderka, to co wspominaliśmy o profilaktyce, to właśnie takie wisiadła narażają bioderka dziecięce na to, że ukształtują się w niefajny sposób i będą problemy właśnie z biodrami czy z stawami też tutaj niżej.
Myślę, że tutaj tak naprawdę warto po prostu patrzeć na to, jak nas natura ukształtowała. Właśnie, jeżeli dziecko zaczyna samo raczkować, to niech sobie raczkuje. Jeżeli dziecko nagle wstaje, tak, no to widocznie jego organizm, on tego nie potrzebował, tak? Ale myślę, że nic na siłę, tak? Jak to mówi twoja córka, że naprawdę nic na siłę i po prostu pozwolić dziecku też na to, żeby się samo rozwijało według tego zegara, który ono ma zaprogramowany i jakby pomimo tego, że są różne rzeczywiście, pojawiają się na rynku coraz to nowe tak przyrządy, tak? Jakieś wsparcie dla rozwoju naszych dzieci, to żeby też ostrożnie do wszystkiego podchodzić i jakby sprawdzić za i przeciw, tak jak to wszystko powinno wyglądać. Idziemy do podsumowania, bo dużo nam się tego wszystkiego zebrało, a to dopiero pierwszy rok. Myślę, że na tym pierwszym roku zakończymy, zwłaszcza, że on jest taki bardzo kluczowy dla rozwoju dziecka. Jeżeli chodzi o podsumowanie mowy, nad którą tutaj dużo poświęciłyśmy czasu, to... To jest to tak, że okres pierwszego roku to okres tak zwanej melodii, czyli to, co mieliśmy, co się nam pojawia na początku, to był krzyk. Następnie pojawił się nam drugi etap, jakim był okres gurzenia, tak? Następnie mieliśmy zabawę głosem i gaworzenie. I to gaworzenie przejdzie nam potem w jakieś tam pierwsze prototypy wyrazów, natomiast to już będzie pod koniec pierwszego roku życia. Później wyrazy... zdania. Później wyrazy, potem będziemy mieć okres holofrazy, czyli okres zdania i dopiero tak naprawdę okres pierwszego roku to melodii, potem mamy wyraz, potem mamy zdanie, a potem od 3 do 7 roku życia będzie okres swoistej, czasami nazywanej specyficzną, swoistej mowy dziecięcej. Żeby podsumować szybko rozwój ruchowy, to w drugim miesiącu dziecko leży na brzuszku i nieznacznie podnosi główkę, utrzymuje ją przez bardzo krótko. W trzecim, czwartym miesiącu w pozycji na plecach obraca się na bok i na brzuch. W czwartym, piątym miesiącu leżąc na brzuchu trzyma główkę wysoko uniesioną przez dosyć długi czas. Jest w stanie oprzeć się na dłoniach i unieść klatkę piersiową na wyprostowanych rękach. Później piąty, szósty miesiąc to może siedzieć samodzielnie, ale jeżeli ktoś jej posadzi, nie że samo usiądzie, tylko ktoś sadza, prawdopodobnie może być tak, że będzie jeszcze podtrzymywane wtedy. Możliwe, że już zaczyna unosić się do postawy siedzącej. Dalej siódmy, ósmy miesiąc to będzie właśnie już samodzielne siadanie. Ósmy, dziesiąty miesiąc będzie stać już przy jakimś, możliwe, że będzie wstawać przy podparciu lub właśnie raczkowanie, aczkolwiek nie wszystkie dzieci przechodzą ten etap. No i później około 11 miesiąc prawdopodobnie będzie w stanie dziecko stać bez podparcia. Czasami niektóre dzieci mogą próbować już postawić pierwsze kroki. Takim jakby najbardziej statystycznym miesiącem na postawienie pierwszych kroków to jest 12 miesiąc, czyli rok, ale tak jak mówiłyśmy, każde dziecko rozwija się w swoim tempie i rodzic, który zna swoje dziecko, ufa swojej intuicji, będzie widział, co jest tak i nie tak w rozwoju tego dziecka. Jeśli ma jakiekolwiek podejrzenia, że coś może być nie w porządku, to warto zasięgać porady specjalisty. Nawet jeżeli miałoby się okazać, że to było nieuzasadnione, to lepiej właśnie wcześniej wykryć ewentualne nieprawidłowości, które często w tak młodym wieku można korygować. Jak najbardziej, które można przede wszystkim stymulować, tak żeby ułatwić naszemu dziecku, nawet jeżeli miałoby mieć jakieś trudności, ale ułatwić mu wejście w kolejne etapy rozwoju. I już musimy kończyć. Bardzo dużo informacji i trudno to zmieścić w wydawałoby się długim czasie antenowym, bo 2 godziny to jest długo, ale
No właśnie, trudno było to zmieścić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Może jeszcze kiedyś uda nam się pociągnąć dalej ten rozwój. To umówimy się, zobaczymy, co się da zrobić. Dziękuję wszystkim za uwagę. Ja również dziękuję za zaproszenie. I do następnej audycji, prawdopodobnie o porodzie domowym. Zapraszam, do usłyszenia. My mamy, tak mamy. Czas dla mam w radiu Eter FM.